Cześć, dzień dobry, serwus. Witamy Was w naszym wielkim teście wiedzy o seksie. A tematem dzisiejszego odcinka jest, co wiesz o pozycjach seksualnych. Pewnie pamiętacie, że poruszaliśmy ten temat w naszych poprzednich odcinkach i dziś sprawdzimy tę wiedzę. A nasi goście to Ula. Hejo. Gimper. I Paweł Swinarski. Siemanko, witam, Ślerka. Zasady są proste. Trzech gości odpowiada na 5 pytań, są 4 odpowiedzi, ale tylko jedna poprawna. Kto zdobędzie najwięcej punktów, ten zostaje królem lub królową tego odcinka. Jesteście gotowi? Tak. Tak jest. To zaczynamy. Pytanie numer 1. Kobieta leży na plecach, mężczyzna siedzi przed nią, ona unosi nogi i kładzie je na jego ramionach. Opis dotyczy pozycji. Odpowiedź A. Misjonarskiej. Odpowiedź B. Żołnierskiej. Odpowiedź C. Na pieska. I odpowiedź D. Od przodu. Jezus Maria. Dobra, poczekaj, po kolei. No misjonarska to nie jest. Nie wiem, co to jest pozycja żołnierska. Może to jest taka żołnierska, typu, że on ją dźwiga na ramionach, że to żołnierz... Nie wiem w ogóle! To może być, bo to jak dwa karabiny w sumie trzyma te nogi, nie? Jak żołnierz taki ten. No bo tu kolbę sobie na ramię zakładasz i tak strzelasz trochę w nią. Na pieska nie. Co to jest pozycja od przodu? Od przodu to jest ileś pozycji od przodu. No niby jest to trochę od przodu, ale to takie udziwnione. Ja bym strzelał, że to jest pozycja żołnierska, chociaż przyznam, że pierwszy raz się z nią spotykam. Ja, mój tata był wojskowym, więc uśmiecha się teraz na pewno. Zapytam go, czy zna pozycję żołnierską, jak wrócę do domu. Odpowiedź B. Pozycja żołnierska. Odpowiedź B. Żołnierska. Albo od przodu, ale nie, no żołnierska. Próbujemy żołnierską. Czyli odpowiedź B. A prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B. Żołnierska, tak. Super, czyli te, że nogi jak karabiny, to miało sens w takim razie, rozumiem. Bardzo się cieszę. Pozycja seksualna żołnierska podobno była ulubioną pozycją oficerów. Mogli się kochać, opuszczając tylko spodnie. Lecimy z kolejnym pytaniem. Pytanie numer 2. Jedną z najbardziej rekomendowanych pozycji dla par ze sporą różnicą wagi lub wzrostu jest... Odpowiedź A. Pozycja na łyżeczkę. Odpowiedź B. Pozycja misjonarska. Odpowiedź C. Pozycja najeźdźca. I odpowiedź D. Pozycja od tyłu. Ajajaj, w mojej głowie się teraz dużo dziwnych rzeczy dzieje. Mam bardzo wiele scenariuszy, które się rozgrywają. Na przykład jeżeli kobieta ma bardzo jakby dużo wagi, to pozycja najeźdźca na przykład może być trudna dla mężczyzny, więc pewnie nie jest to jako taka rekomendowana pozycja. To jak facet waży 200 kg i dziewczynka taka mała, to kurwa, jak na niej leży na misjonarza, to ją zadusi. Pozycja od tyłu. Jeżeli na przykład jest duża różnica na długości nóg, może być problem, żeby wysokością jakoś tam się zgrać. Chyba tylko pozycja na łyżeczkę, bo jednak swój ciężar ciała opieramy na łóżku. Gdzie tak trochę, jak facet jest od tyłu, to chyba trochę niezależnie od wzrostu i wagi może się wtopić, że tak powiem, i dostosować trochę jak takie puzzle. I to ma dużo sensu, ale... Na łyżeczkę na pewno nie jest za wygodnie w momencie, kiedy kobieta ma duży bagażnik albo jest po prostu większa. Wydaje mi się, że na misjonarza jest zawsze dobrze i duży z małym się dogada i gruby z chudym i... No, Pablito? Dobra, strzelam, że misjonarz. Dobra, powiem, że łyżeczkę. Na łyżeczkę. A. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A! Bum! Cieszę się. Pozycja na łyżeczkę. Może ja to źle robię. Pytanie numer 3. Co jest prawdą o seksie w pozycji na jeźdźca? Odpowiedź A. Komunikacja w niej nie jest istotna. Odpowiedź B. Może powodować urazy członka. Odpowiedź C. Nie można jej uprawiać będąc w ciąży. Odpowiedź D. Zapewnia tylko płytką penetrację. D jest nieprawdą, bo zapewnia głęboką penetrację. To można poczuć czasami pod serduszkiem. Komunikacja w niej nie jest istotna. To możemy odrzucić. No jest istotna komunikacja. No trzeba mówić iha, iha. Nie można jej uprawiać będąc w ciąży. Nie wiem, nie byłam w ciąży. Pewnie mogą to robić w tej pozycji, bo ciąża wbrew pozorom jest dość bezpieczna w seksie. W przypadku najeźdźca, po pierwsze kobieta kontroluje tempo, po drugie kontroluje głębokość penetracji, po trzecie, no ten brzuch jest
swobodnie sobie dynda, że tak powiem, tak? Nie ma styczności brzuch do brzucha partnera, więc nie ma żadnego ucisku dziecka, więc wydaje mi się, że mogą być okej. A może to jest trochę tak jak z chodzeniem na drabinę w ciąży, że jak spadniesz z wysoka, to się coś stanie. Tak, o to chodzi przecież, że na brzuch czy coś ktoś cię zrzuci, polecisz źle, no bo urazy członka, kurde, mi się nie zdarzyło, chociaż kurde też może, no. Czy uraz to duże słowo, tak? Może powodować, że on zaboli, jeżeli się wyślizgnie. Oj. I to nie jest nic dobrego. Wydaje mi się, że to jest ta odpowiedź, bo jednak wystarczy, że kobieta pochyli się trochę do tyłu, ta, która jest na górze, i może tam coś się wygiąć, więc odpowiedź B. Nie wiem, między B a C się waham. Urazy członka czy płytka penetracja? Dobra, odpowiedź C zaznaczam. B. No nie, po robocie, D pewnie. A prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B. Tak? Tak. Ej, zajebiście, kozak. Kurde, wiedziałem. Pozycja na jeźdźca. Większość urazów penisa podczas seksu zdarza się właśnie w tej pozycji. Jeśli nie jesteśmy odpowiednio rozgrzani lub kobieta wykonuje zbyt gwałtowne ruchy, może nawet dojść do złamania członka. Jezus Maria, nie mów tak. W tej pozycji nie obejdzie się bez wzajemnej troski i komunikacji. To pytanie numer 4. Tutaj też musicie użyć swojej wyobraźni. Kobieta kładzie się na plecach, a wyprostowane nogi opiera na barkach klęczącego przed nią partnera. W tej pozycji pracują mięśnie. Odpowiedź A. Ramion. Odpowiedź B. Pośladków i pleców. Odpowiedź C. Nóg. I odpowiedź D. Wszystkie powyższe. Wydaje mi się, że podczas seksu te wszystkie mięśnie, które mamy w ciele, mogą być aktywowane przez kobietę. To tylko zależy od tego, czy ona chce, czy woli być kłodą. Pośladków i pleców powinny pracować. Więc mamy sytuację, że na pewno B i C są poprawne, więc można by założyć, że ramiona wtedy też. I ja bym dała, że jednak podczas tych różnych pozycji aktywujemy wszystkie partie mięśniowe, więc odpowiedź D. Podobno seks jest tak interdyscyplinarny dla wszystkich biorących w nim udział, czyli wszystkich mięśni, że chyba zaznaczę D. Wszystkie powyższe biorą udział. Dobrze, powiem, że D. Wszystkie powyższe. Właściwa odpowiedź to odpowiedź D. Jesteście gotowi na ostatnie pytanie? Tak. Dawaj. To lecimy. Pytanie numer 5. Zaznacz zdanie prawdziwe. Odpowiedź A. Nie ma pozycji umożliwiającej stymulację łechtaczki i punktu G równocześnie. Odpowiedź B. Nie w każdej pozycji można osiągnąć orgazm. Odpowiedź C. Pozycja 6-9 umożliwia osiągnięcie orgazmu przez dwóch partnerów równocześnie. I odpowiedź D. Odwrócony jeździec nie jest dobry dla mężczyzn z mniejszym penisem. Nie ma pozycji umożliwiających stymulację łechtaczki i punktu G równocześnie. Są takie pozycje raczej? No chyba są, no ludzie są na tyle, jak wysłaliśmy ludzi na księżyc, tak? Halo, takie rzeczy mogliśmy też wymyśleć. Są nawet takie stymulatory łechtaczki, które się wkłada też do środka, do waginy, więc to jest na pewno możliwe. Nie w każdej pozycji można osiągnąć orgazm. To nieprawda. Znaczy, prawdopodobnie dla niektórych to twierdzenie jest prawdziwe i na przykład jakieś im nie sprawiają satysfakcji wystarczającej, ale to nie jest wina pozycji raczej, tylko tej osoby. Wydaje mi się, że podczas 69 można sobie dojść w tym samym momencie i ona i on, czy tam i on, czy i ona, w jakiejkolwiek konfiguracji lubicie to robić. Więc mamy pierwsze takie mocno prawdziwe zdanie. Odwrócony jeździec nie jest dobry dla mężczyzn z mniejszym penisem. Nie wiem, w sumie nigdy na odwróconego jeźdźca nie próbowałem. Widać, nie mam mniejszego penisa, skoro skoro nie musiałem. Dobra, nie czwarte nie wiem. Więc? Odpowiedź C jest zdaniem prawdziwym. To jest zdanie prawdziwe, że pozycja 6-9 umożliwia osiągnięcie orgazmu przez dwóch partnerów równocześnie. Poproszę odpowiedź C. A prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C. Gratulacje. Wiedziałem, że tyle lat doświadczenia nie pójdzie na marne. Pozycja seksualna pająk daje jednocześnie możliwość głębokiej penetracji, stymulacji łechtaczki i punktu G. A odwrócony jeździec jest bardzo dobrą pozycją dla mężczyzn z mniejszym przyrodzeniem.
Ale pamiętajcie, że orgazm możecie osiągnąć bez względu na to, jaką pozycję wybierzecie. Po prostu komunikujcie się i słuchajcie swoich instynktów. Gratuluję! Zostaliście królem i królową odcinka. Jak się z tym czujecie? Bardzo mi miło. Super być królem. Może powinnam dawać zamiast korepetycji z matematyki, to korepetycji z seksu. No nie, z wiedzą o seksie. Chcesz się zamienić? Ja, dzięki. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Subskrybujcie ten kanał, żeby dowiedzieć się, kto przejdzie do finału wielkiego testu wiedzy o seksie. Siemka. Bye. Jeżeli nie widzieliście jeszcze naszych odcinków o pozycjach seksualnych, to koniecznie to nadróbcie. Dajcie znać w komentarzu, jaka pozycja według Was jest najlepsza.